do wspólnego rozważania przyglądali się bliżej słowu z Łukasza 15. Satz des 14. Kapitels auch noch dazu lesen. Wer Ohren hat zu hören, der hört, und dann liest er das ganze Kapitel. Przeczytamy Ewangelię Łukasza, 14, ostatnie zdanie i 15 rozdział. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili: ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo. Kto z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Albo która niewiasta, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Potem rzekł: pewien człowiek miał dwóch synów. Rzekł młodszy z nich: ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. Obejrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników twoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele. Zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając, zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego: brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę ci
i nigdy nie przestąpiłem rozkazu Twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn Twój, który roztrwonił majętność Twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: Synu, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat Twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł. Wir haben hier ein sehr bekanntes Kapitel aus der Bibel gelesen. Przeczytaliśmy tutaj bardzo znany fragment z Biblii. Ein Kapitel, was schon viele Menschen den Herrn haben finden lassen. Rozdział, dzięki któremu bardzo wielu ludzi już znalazło Pana. Es wird in drei verschiedenen Abschnitten davon gesprochen, dass etwas verloren war und gefunden wurde. W trzech różnych fragmentach tutaj w tym rozdziale jest mowa o tym, że coś się zgubiło i zostało na nowo znalezione. Und das ging sogar so weit, wie wir gerade von dem Josua gelesen haben aus Zacharia 3. I to szło tak daleko, aż do tej wizji, jaką czytaliśmy z proroka Zachariasza, gdzie mamy arcykapłana Jozuego. Dass die dreckigen Kleider ausgezogen werden sollten. Że te brudne szaty miały być zdjęte z niego. Und dieser eine Sohn diese herrlichen Feierkleider anziehen sollte. I że ten jeden syn, tutaj o którym czytamy, mógł ubrać te uroczyste, piękne szaty. Ich möchte uns einmal in die Szene hineinführen, wo der Herr Jesus gesprochen hatte. Chciałbym wprowadzić na trochę w tą scenę, w której Pan Jezus mówił o tym. Und Lukas schreibt so interessant, dass er alle Verse miteinander verschmelzen lässt. Łukasz ma taki sposób pisania, że stapia niejako wszystkie wiersze tych rozdziałów w jedno. Der letzte Vers von Kapitel 14 heißt: Ostatni wiersz 14 rozdziału mówi: Wer Ohren hat zu hören, der soll hören. Kto ma uszy do słuchania, niechaj ten słucha. Und dann waren da welche, die haben gehört. Byli tacy, którzy słuchali. Nämlich die Zöllner und die Sünder. I to mianowicie celnicy i grzesznicy. Sie kamen zu ihm und hörten. Oni przyszli do niego i słuchali. Aber als der Herr Jesus da war, da waren nicht nur die Zöllner und Sünder. Ale gdy Pan Jezus był tam obecny, to nie tylko celnicy i grzesznicy byli w jego otoczeniu, sondern die Pharisäer und Schriftgelehrten saßen auch da. Ale faryzeusze i uczeni w piśmie, oni również zajmowali miejsce. So saßen diese zwei Gruppen da, die Zöllner und Sünder und die Pharisäer und Schriftgelehrten. A więc można powiedzieć, że ludzie reprezentujący te dwie grupy zasiadali przy nim: celnicy, grzesznicy oraz faryzeusze i uczeni w piśmie po drugiej stronie. Das ist gleichsam der Rahmen um dieses herrliche Bild dieses Gleichnisses. To jest tak jakby ramy, to są takie jakby, które pokazują nam obszar tego tła, jakim Pan Jezus działał tutaj. Das Bild strahlt ein wunderschönes Licht der Gnade. Ale obraz, jaki Pan Jezus nam tu przedstawia, promienieje pięknym blaskiem łaski Bożej. Aber der Rahmen ist auch wichtig. Ale ramka tego obrazu jest również istotna. Wir müssen uns fragen, wozu gehören wir? Dlatego, że my czytając to musimy zadać sobie to pytanie wewnętrznie, do której z tych grup należymy? Gdzie tam mamy się znaleźć? Gehören wir zu den Zöllnern und Sündern? Czy należymy do grzeszników i celników? Oder gehören wir zu den Pharisäern und Schriftgelehrten? A może do tych faryzeuszy i uczonych w piśmie? Die saßen beide da. Dwie te grupy ludzi tam siedziały. So sitzen vielleicht auch hier welche, Zöllner und Sünder. Być może i tutaj jest dokładnie tak samo. Są tacy, którzy reprezentują celników i grzeszników. Vielleicht auch Pharisäer und Schriftgelehrte. Ale może również i tacy, którzy reprezentują faryzeuszy i uczonych w piśmie. Sie alle sitzen da und hören den Worten des Herrn Jesus zu. Wszyscy siedzą razem i przysłuchują się słowom Pana Jezusa. Und die einen murrten. Jedni szemrają w swoich sercach. Und richten sich innerlich auf. I wewnętrznie się wzburzają, posłuchają. Und sagen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. I mówią sobie wewnątrz z zarzutem, ten grzeszników przejmuje i jada z nimi. Reden wir uns vielleicht auch mal auf, wenn der Sünder essen? Czy może i my
odczuwamy takie wzburzenie, gdy widzimy, jak po prostu Pan jest między grzesznikami, jada spośród nich. Aber sie essen mit diesem einen, der Sünde aufnimmt. Oni, ci grzesznicy, jedzą z tym, czy w obliczu tego, który przyjmuje grzeszników. Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu haben. Po to, aby mieć społeczność z Panem Jezusem. Und wir werden diese beiden Gruppen gleich wiederfinden. Teraz będziemy mogli znaleźć ponownie te dwie grupy. Wir kennen ja das alle, dieses herrliche Gleichnis. My znamy przecież tak ze słyszenia przynajmniej wszyscy te podobieństwo. Und ich hab's auf dem Herzen mehr auf diesen dritten Teil des Gleichnisses einzugehen. Ja mam bardziej na sercu dzisiaj na tą trzecią część bliżej wejść tych tutaj przedstawionych podobieństw. Die Zöllner und Sünder sahen sich in dem jüngeren verlorenen Sohn wieder. Ci grzesznicy i celnicy, oni bardziej identyfikowali się z tym młodszym synem z tych dwóch, którzy tam byli. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten waren so intelligent. A faryzeusze i uczeni w piśmie, oni posiadali tą swoją błyskotliwą inteligencję. Sie waren durch die Worte des Herrn Jesus ins Herz getroffen. A przez słowa Pana Jezusa zostali trafieni w samo serce. Als sie sich in dem älteren Sohn wiedersehen konnten. Gdy mogli siebie rozpoznać, swój stan, w wzburzeniu tego drugiego starszego syna. Du bist entweder hier oder da, Zöllner und Sünder oder Schriftgelehrter und Pharisäer. Tak jest też z tobą, albo jesteś tu, albo tam, albo po stronie celników i grzeszników, albo po stronie faryzeuszy i uczonych w piśmie. Es gibt kein dazwischen. Nie ma tutaj obszaru jakiejś szarej strefy pomiędzy jednym a drugim. Lass uns jetzt ein wenig dieses ganze Gleichnis mit betrachten. Bo najpierw przyjrzyjmy się może całemu temu podobieństwu nieco. Wir haben immer wieder von dem verloren und dem gefunden gelesen. Wciąż na nowo czytaliśmy o zgubionym i znalezionym. Aber das ist immer aus der Sicht Gottes heraus. Ale zawsze z tego samego punktu widzenia Bożego mianowicie. Es ist ja nicht unbekannt, dass der erste Teil den Herrn Jesus vorstellt. Nie jest to nieznaną rzeczą, że pierwsza część z tych wypowiedzi bardziej przedstawia samego Pana Jezusa, der als der gute Hirte diesem einen verlorenen nachgeht, który jak dobry pasterz idzie za tą zgubioną jedną owcą. Der verloren ist, geht der Hirte nach. Dieses eine Schaf, was verloren ist, da geht der Hirte hinterher. Ten pasterz idzie za tą owcą, która jest zgubiona. Dieser einen Münze von den Zähnen, die verloren ist, da kümmert sich der Heilige Geist drum, um diese zu finden. Podobnie tutaj dalej, gdzie widzimy tą monetę, która się zgubiła, Duch Święty koncentruje naszą uwagę na niej właśnie, aby ją znowu znaleźć. Die Lampe scheint in der Hand der Frau. Lampa świeci w dłoni tej kobiety. Der Heilige Geist wirkt durch die Versammlung in dem Haus. Obrazowo mówiąc, Duch Święty działa przez zgromadzenie, w którym jest. Um diese verlorene Drachme zu finden. Po to, aby dać to światło i znaleźć tą zgubioną drachmę. Das Schaf kann nicht zurückfinden zum Herrn. Ta owca sama z siebie nie jest w stanie znaleźć drogi powrotnej do pasterza. Noch viel weniger kann eine Münze zurückkommen in den Besitz der Frau. Jeszcze mniej moneta martwa jest w stanie, aby sama się zatroszczyć, by trafić z powrotem do dłoni kobiety, która ją zgubiła. Unmöglich. Niemożliwe. Aber der Herr Jesus verbindet das. Ale Pan Jezus łączy te rzeczy. Und sagt, beides mal, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. I zapewnia dwukrotnie, że taka będzie radość w niebie nad jednym grzesznikiem, który pokutuje. Wir haben nichts dazu beigetragen, dass wir errettet werden. Nic nie wnieśliśmy do tego, że jesteśmy ludźmi zbawionymi. Es ist reine Gnade. To jest czyste działanie Bożej łaski. Aber der Herr Jesus und der Heilige Geist und später auch der Vater suchen das Verlorene. Ale Pan Jezus i Duch Święty, a zatem również i Ojciec szukają tego, co zgubione. Und sie finden es. I znajdują. Und die Reaktion ist, dass Freude im Himmel sein wird. I reakcja z tego znalezienia to radość w niebie. Das ist, wie der Heilige Geist uns
dieses Gleichnis vorstellt. To jest to, w jaki sposób Duch Święty przedstawia nam to podobieństwo. Worte, die der Herr Jesus persönlich zu diesen beiden Gruppen gesagt haben. Słowa, które Pan Jezus osobiście wypowiedział do tych dwóch grup ludzi. Der Geist, der Herr und Gott der Vater wirken noch heute, um verlorene Seelen zu retten. Duch Święty, Pan i Ojciec jeszcze i dzisiaj działają, aby osiągnąć zgubione ludzkie dusze. Lass uns als Impuls für uns alle aufrufen, doch verlorene Seelen zu Jesus, zu unserem Herrn zu rufen. Pozwólmy, by ten bodziec zadziałał również w naszych sercach, aby nawoływać zgubionych grzeszników do zawrócenia z tej drogi. Aber nachdem wir gerade diese Stellen aus Zacharia und Johannes 13 und Offenbarung 22 gelesen haben, ale gdyśmy przeczytali te wiersze z Księgi Zachariasza 3, z 13 rozdziału Ewangelii Jana i z Objawienia 22. Lass uns mal den Blick ein wenig auf diesen dritten Teil des Gleichnisses legen. To w tym świetle spróbujmy na trzecią część tych podobieństw, które Pan Jezus tu przedstawił, szczególnie zwrócić naszą uwagę. Manchmal kennen wir die Stellen viel zu gut. Czasami zdarza się, że literalnie zbyt dobrze znamy te miejsca, aby z nich wyczytać to, co należy. Und lesen da schnell drüber weg. Po prostu szybko przelatujemy wzrokiem, tak jak nad czymś, co się po prostu zna. Lass uns mal ein klein wenig sehen, wie die Linie des Herrn Jesus war, um diese Pharisäer und Schriftgelehrten und die Zöllner und Sünder zu erreichen. Ale spróbujmy przyjrzeć się, jak linia działania Pana Jezusa przebiegała, aby osiągnąć serca zarówno tych celników i grzeszników, jak i faryzeuszy i uczonych w piśmie. Mit welch einer Liebe er diese beiden Gruppen anspricht. Z jaką miłością on zwraca się do tych obu grup zgubionych ludzi. Es war dieser Vater dann mit zwei Söhnen. Mówi o ojcu, który miał dwóch synów. Und beide Söhne hatten das Vorrecht, bei dem Vater zu sein. I obaj synowie mieli ten przywilej, aby być w społeczności z ojcem, być blisko niego. Der Herr beschreibt das so nicht, dass sie im Haus waren. Pan Jezus nie opisuje tego w taki sposób, jakby oni w domu byli. Sondern sie waren zwei Söhne. Lecz po prostu mówi, oni byli dwoma synami. Und wir wissen gerade im Lukas-Evangelium, dass das Haus gerade ein Bild von der Gemeinde, von der Versammlung Gottes ist. My wiemy dobrze, że właśnie w Ewangelii Łukasza szczególnie dom jest bardzo często obrazem zgromadzenia, domu Bożego. Eine Einführung in diese Wahrheit, die uns der Apostel Paulus entfaltet. Jest to pewnym wprowadzeniem w tą prawdę, którą w szczegółach przedstawia nam apostoł Paweł. Der jüngere Sohn hat diesen Wunsch, gib mir. Młodszy syn ma w sercu życzenie i mówi do ojca, ojcze, daj mi. Wir kennen diesen Ausdruck, gib mir, gib mir, gib mir. My znamy to roszczeniowe wyrażenie, daj mi, daj mi, daj mi. Wir kennen unser eigenes Herz. Znamy nasze własne serce, jak ono tak przemawia. Wir wollen etwas für uns haben. My chcemy coś mieć dla siebie w końcu. Und was macht dieser Vater? I co czyni ten ojciec? Er teilt ihm die Habe. On dzieli im dział. Er gibt ihm, was ihm zusteht. Daje mu to, co mu się, można powiedzieć, prawnie należy. Hier sind einige Väter im Raum. Tutaj w tej sali jest obecnych paru ojców. Vielleicht hörst du auch mal diesen Ausdruck, gib mir. Może i ty, jeden czy drugi tato, też słyszysz takie słowa, daj mi. Dieser Vater hat diesen Teil der Habe abgegeben. Ten ojciec tu, on oddał tę część działu temu żądającemu synowi. Vielleicht war in seinem Herzen schon diese Befürchtung, dass alles einmal ausgegeben werden würde. Może już wtedy w jego sercu zagościła obawa, że ten dział zostanie roztrwoniony. Als dieser jüngere Sohn sich aufmacht und alles zusammenrafft. Wtedy, gdy ten syn powstaje, aby zabrać wszystko, co jak sądzi należy do niego i odjechać. Das bringt tiefe Trauer in das Herz eines Vaters hinein. Z całą pewnością to wnosi głęboki smutek w serce miłującego ojca. Hier sind viele jüngere Jungs. Ale tu jest też wielu młodszych wiekiem mężczyzn czy chłopców. Vielleicht darf ich euer Auge mal richten auf das Herz eures eigenen Vaters. Może pozwólcie, że skieruję trochę wasze oczy na serce waszego własnego ojca. Geht nicht von eurem Vater fort.
Nie odchodźcie od swojego ojca. Dieser Sohn ging weg in ein fernes Land. Ten syn tutaj odszedł i to do dalekiego kraju. Wenn der erste Schritt getan ist, kommt der zweite schnell hinterher. Jak pierwszy krok się uczyni, zasada jest taka, że drugi przychodzi już szybko. Ein Wegreisen in ein fernes Land. Aby ostatecznie szybko oddalić się do dalekiego kraju. Ich möchte euch warnen, wegzugehen in ein fernes Land. Chciałbym was wprost ostrzec przed udawaniem się do dalekiego kraju. In diesem fernen Land, das meint letztendlich fern von Gott zu sein. Ten daleki kraj to jest obrazowe przedstawienie oddalenia od Boga, daleko od Boga. Ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt sogar noch zu Hause wohnen und trotzdem im fernen Land sein. Wy wiecie dobrze, co ja mam na myśli. Możecie mieszkać fizycznie jeszcze ze swoim ojcem, ze swoimi rodzicami, ale być daleko, daleko od tego, co oni przeżywają. Fern weg von Gott. Daleko, daleko od Boga. Im Herzen weg von Gott. Po prostu w sercu oddaleni. Und dann passiert schnell, was hier passiert. Es wird alles vergeudet. I wtedy staje się to, co tutaj się stało. Bardzo szybko wszystko się rozgoni. Das ganze Erbe des Vaters vergeudet. Całe dziedzictwo przejęte od ojca roztrwonione na drobne. Und es wird nicht nur alles abgegeben. Nie tylko, że wszystko się wydaje. Sondern wir sehen die Hand des Gottes, unseres Vaters dahinter. Lecz dostrzegamy tutaj rękę Ojca, naszego Boga, która jest w działaniu. Dass eine gewaltige Hungersnot kam. Że mianowicie on sprowadził potężny głód. Diese Hungersnot kam in jenes Land. I jest pokazane, że ten głód dotknął dokładnie ten kraj, do którego się oddalił ów syn. So formulierte Herr Jesus das. Tak Pan Jezus to formułuje to podobieństwo. Die Zöllner und Sünder, die da saßen. Celnicy i grzesznicy, którzy tam zasiadali, die wussten genau, worüber der Herr Jesus sprach. Wiedzieli dokładnie, o czym Pan Jezus mówi. Hungersnot in dem Herzen. Głód w sercu. Ohne Gott da zu sein. Ohne Gott da zu sein. Bez Boga być, po prostu cierpieć głód. Er fing an, Mangel zu leiden. Und dlatego tu Pan stwierdza, że on zaczął cierpieć niedostatek. Das muss hier nicht äußerlicher Mangel nur gewesen sein. Nie musi wcale dotyczyć to tylko zewnętrznych spraw, zewnętrznych braków. Aber besonders das Herz, wenn das leer ist. Przede wszystkim serca, wygłodzonego, pustego serca. Aber hier wird uns das so gemalt, dass er sich an die Bürger der Stadt jenes Landes hängte. Ale tu jest nam to tak przedstawione, że on w tym stanie przystaje do obywateli tamtego kraju. Und er musste auf seine Felder gehen. I musiał iść, aby pracować na ich polach. Und die Schweine hüten. Po to, by tam paść świnie. Er musste sich mit dem Unreinen beschäftigen. Musiał zajmować się rzeczami, do których miał właściwie wstręt, nieczystymi. Mit dem Dreck dieser Welt. Z brudem tego świata. Ich wünsche keinem, dass das jemals passiert. Nikomu nie życzę, aby to mu się przytrafiło. Und wir wissen, dass Gott trotzdem sowas manchmal zulassen muss. I wiemy, że mimo tego, że nie życzymy sobie takich rzeczy, to Bóg musi czasem te rzeczy dokładnie dopuścić. Er kriegte noch nicht mal etwas zu essen. Tak daleko musiał go dopuścić, że ten syn nawet nic absolutnie do jedzenia nie dostawał. Er durfte noch nicht mal das Futter der Schweine fressen essen. To znaczy, był w takim biedzie, w takim uciśnieniu, że nawet nie mógł się karmić tym pokarmem świń. Niemand gab ihm. Dlatego, że mu nikt nie pozwalał na to. Und das war die Wirkung, wie in seinem Herz gewirkt war. I to dokładnie doprowadziło do pewnego działania zamierzonego przez Boga w jego sercu. Denn der Herr sagt hier, als er aber zu sich selbst kam. Pan formułuje to krótko w słowach, gdy wejrzał w siebie. Jetzt kam etwas, das in seinem Herzen ein Licht aufging. Teraz stało się coś, co sprawiło, że w jego ciemnym sercu zaświeciła się iskierka światła. Er sagt hier zu sich selbst, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot. Zadaje sobie mianowicie to pytanie, iluż najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba? Brot im Haus des Vaters. Chleb w domu ojca.
Da ist immer Brot. Tam zawsze był chleb. Da gibt's Speise. Tam zawsze można było się nakarmić. Und ich darf nur die jungen Brüder und auch Väter ermutigen. Mogę tutaj na tym miejscu zarówno młodych braci, jak i ojców tylko do tego zachęcić. Vielleicht dauert's gar nicht so lange, dass ihr auch mal Väter sein dürft. Może nie będzie wcale długo trwać i wy młodsi tutaj wiekiem będziecie również ojcami. Dann teilt in euren Elternhäusern, in euren Häusern Brot aus für die Kinder. Chciałbym was do tego zachęcić, abyście będąc w waszych domach dzielili chleb między dziećmi. Das ist geistliches Brot, geistliche Speise. Oczywiście chodzi o duchowy chleb, o duchowy pokarm, dawać swoim dzieciom. Austeilen, austeilen, austeilen. Cały czas im wydzielać, im wydzielać i wydzielać. Vielleicht, vielleicht geht ja mal einer fort. Być może, któryś z nich pójdzie. Und irgendwann kommt dieser Gedanke ale wróci myślą do tego, tam był chleb. Im Haus des Vaters ist Überfluss an Brot. W domu mego ojca zawsze było pod dostatkiem chleba. Wie wunderbar ist dieses Bild gemalt. Jak cudownie Duch Święty maluje ten obraz przed naszym oczem. Brot im Haus des Vaters. Chleb w domu ojca. Das wurde aber erst wach, als er selbst Hunger leidet. Ale ta myśl dopiero wtedy obudziła się w jego sercu, jak naprawdę zaczął cierpieć głód. Die Zöllner und Sünder wussten genau, wovon der Herr Jesus sprach. Zöllnicy i grzesznicy dokładnie wiedzieli, o czym Pan Jezus mówił. Sie hatten innerlich nur Hunger. Dlatego, że byli ludźmi, którzy wewnętrznie odczuwali głęboki głód. Und dann fasst dieser Sohn diesen Entschluss, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater. W takim stanie ten syn podejmuje tą decyzję, wstanę i pójdę do ojca. Das ist, wo er seine Gedanken umdreht in eine komplett andere Richtung. To jest moment, w którym on w swoich myślach obraca się kompletnie w innym kierunku w swoim życiu. Das ist das, wovon die Schrift spricht vorher, Buße tun. To jest dokładnie to, co Słowo Boże ma na myśli, mówiąc pokutujcie. In English heißt das change the mind. W angielskim oznacza to zmianę umysłu, nastawienia w umyśle. Die Gedanken umdrehen. Po prostu obrócić się w swoich myślach o 180 stopni. Aus einer ganz anderen Perspektive das Vaterhaus sehen. Obrócić się, aby zobaczyć dom ojca kompletnie z nowej, innej perspektywy. Er hat noch keinen Schritt getan in Richtung des Vaterhauses. On jeszcze nie uczynił ani jednego kierunku, aby zbliżyć się do tego domu ojcowskiego. Aber in seinem Herzen hat sich diese Umkehr schon stattgefunden. Ale w jego sercu ten zwrot w zupełnie odmiennym kierunku on już się dokonał. Und er sagt hier diese Worte, die er später dem Vater sagen wollte. I powiedział sobie słowa, które pragnął powiedzieć swemu ojcu później. Vater, ich habe gesündigt. Ojcze, zgrzeszyłem. Und zwar gegen den Himmel und vor dir. I to przeciwko niebu i przeciwko tobie. Das ist ein interessanter Ausdruck, gegen den Himmel zu sündigen. Jest to bardzo interesujące wyrażenie, zgrzeszyć przeciwko niebu. Aber an anderen Stellen heißt es gen Himmel blicken. Ale w innych miejscach jest to napisane, pospojrzeć w kierunku nieba. Er war sich bewusst, gegen diesen Himmel, in diesem Himmel ist der heilige Gott. On mianowicie uświadomił sobie to, że w tym niebie jest święty Bóg. Und vor diesem Gott steht er. I ja stoję teraz, że on stał wtedy przed tym Bogiem. Und er bekennt als Gott gegenüber, als auch dem Vater, den Menschen gegenüber diese Sünde. I on wyznaje temu Bogu w niebie po prostu swój grzech. Und er ist sich bewusst, dass er nicht mehr würdig ist, Sohn zu heißen. Jest przekonany o tym, ma pełną świadomość tego, że nie jest godzien, aby nazywać się dalej synem. Er merkte, dass er überhaupt keinen Wert mehr hatte. On zauważył dokładnie, że nie ma żadnej wartości. Er wollte ein Tagelöhner sein. Chciał być po prostu najemnikiem. Wir wissen, dass er diese Worte vor dem Vater nicht mehr ausgesprochen hat. My wiemy o tym, że gdy był przed ojcem, to nie doszedł do wypowiedzenia tych słów. Denn jetzt entfaltet sich eigentlich das herrliche Bild in ein geistliches Bild.
Dlatego, że ten piękny obraz, on przeradza się w jeszcze głębszy obraz duchowy tutaj. Denn der Herr Jesus sagt ja in Vers 20, er machte sich auf und ging zu seinem Vater. W 20. wierszu czytamy, że on wstał i poszedł do ojca swojego. Gleichsam der erste Schritt in Richtung zum Vaterhaus. A więc niejako opisany mamy w tym wierszu pierwszy krok w kierunku ojcowskiego domu. Das ist die Bekehrung. To dokładnie, co tu jest zobrazowane, to jest nawrócenie. Und wenn ihr genau lest diesen Text, jak będziecie dokładnie czytać ten tekst, dann geht dieser Sohn, dieser jüngere Sohn, zu dem Vater. To widać, że idzie ten młodszy syn do ojca. Und im zweiten Teil dieses Verses 20 heißt es, w drugiej części tego 20 wiersza jest tam napisane, dass der Vater lief. Że ojciec wybiegł. Und ten szedł, a tamten wybiegł. Wir können das eigentlich gar nicht uns vorstellen in Gedanken. My nie możemy sobie w ogóle wyobrazić tej sceny dokładnie. Aber der Sohn setzt gleichsam den ersten Schritt Richtung Vaterhaus. W pewnym sensie to wygląda tak. Syn zaledwie pierwszy krok wykonuje w kierunku domu ojcowskiego, a już biegnie ojciec. Und diesen Schritt sieht sofort der Vater von fern, steht hier. Natychmiast, z daleka, ojciec rozpoznaje ten krok we właściwym kierunku. Wird innerlich bewegt. Zostaje wewnętrznie tak głęboko poruszony tym. Und rennt wie in Lichtgeschwindigkeit zu dem Vater, że w pewnym, zu dem Sohn. Że w pewnym sensie z prędkością światła wybiega, aby stanąć natychmiast przy tym synu. Der erste Schritt Richtung Vater. Pierwszy krok w kierunku ojca. So malt uns der Herr Jesus dieses Bild. Tak przedstawia nam Pan Jezus ten obraz. Lässt schon den Sohn in die Arme des Vaters fallen. I powoduje, że długo nie musi czekać syn, aby znaleźć się w ramionach ojca. Dieser Ausdruck, als er noch fern war, to wyrażenie, gdy on jeszcze był daleko, ist genau der gleiche Ausdruck, wo er hingegangen ist in das ferne Land. Jest dokładnie tym samym wyrażeniem, które jest użyte, aby przedstawić, że on do dalekiego kraju odszedł. So malt uns die Heilige Schrift. Tak, tak. Duch Święty nam przedstawia to, że ten ojciec tam do tego dalekiego punktu doszedł. Und mit dem, dass die sich begegnet haben, steht hier. I aby przedstawić nam to, że oni tam się spotkali. Fiel er ihm um den Hals. I napisane, że to ojciec rzucił mu się na szyję. Küsste ihn sehr. I bardzo go ucałował. Es war sofort dieses Verschmelzen des Vaters mit dem Sohn. Natychmiast. Innigste Liebe. Najgłębsza miłość znalazła tutaj swój wyraz tego ojca do syna i syn w ramionach ojca. So blickt heute noch jeder Vater auf seinen Sohn. Tak jeszcze i dzisiaj każdy ojciec patrzy na swego syna. Aber noch schöner ist, dass der Vater auf den Sohn schaut. Ale jeszcze piękną rzeczą, piękniejszą rzeczą jest, że to ten ojciec na tego syna tak spogląda. Nämlich unser Gott und Vater im Himmel schaut auf jeden einzelnen Sünder, der sich so bekehrt. To oznacza, że nasz ojciec w niebie patrzy na każdego swego syna, który tak się do niego nawraca. Und wenn wir dieses Bild jetzt ein klein wenig noch tiefer betrachten, jeżeli byśmy ten obraz jeszcze trochę głębiej rozważali, dann sollen unsere Herzen warm werden. To nasze serca powinny jeszcze bardziej się rozgrzać. Der Sohn macht das volle Bekenntnis vor seinem Vater. Dlatego, że syn podejmuje to pełne wyznanie przed swoim ojcem. Das drückt der Sohn aus vor dem Vater. To wyraża ten syn przed ojcem, ojcze. Wenn du dich noch nicht bekehrt haben solltest. Jeżeli ty jeszcze się nie jesteś człowiekiem, który jeszcze się nie nawrócił. Du wirst nicht in den Himmel kommen. To nie przyjdziesz do nieba. Da wird keine Freude sein. Nie będzie tam radości. Aber wenn du kommst, ale jeżeli przyjdziesz, dann wird über dich Freude im Himmel sein. To nad twoją osobą będzie wielka radość w niebie. Dieser Vater nimmt ihn auf. Ten ojciec przyjmuje ten syna. Und jetzt passiert etwas Wunderbares. I coś pięknego się tutaj wydarza. Der Vater tritt in den Hintergrund. Ojciec w pewnym sensie w tło schodzi. Und er spricht zu seinen Knechten. I mówi teraz nie do syna, ale do swoich sług. Das sind die alle, die schon in dem Haus sind. To są ci, którzy normalnie są w jego domu. Ich weiß, dass hier viele sind, gleichsam schon in diesem Haus des Vaters. Wiem, że jest tu wielu takich, którzy w pewnym sensie są już w tym domu. Und jeder hat eine andere Aufgabe da. Każdy z tych sług
domu ma swoje specyficzne zadanie. Er spricht zu diesen Knechten. I on mówi do tych właśnie sług. Und dieser Vater lässt sie dann arbeiten. I ojciec nakłada na nich pewne zlecenie i oni teraz mają działać. Ein großer Knecht war zum Beispiel der Apostel Paulus. Wielkim takim sługą na przykład był apostoł Paweł, który się tak zatroszczył. Wie groß hat er die Wahrheit über den Herrn Jesus Christus selbst uns entfaltet. Jakżeż on szczegółowo, jakżeż wielce przedstawił nam prawdę o Panu Jezusie Chrystusie, o Chrystusie. Und er gibt dann den Auftrag, gib ihm das beste Gewand. Temu słudze daje ojciec zlecenie, daj mu najlepszą szatę. Es sollte sogar schnell gebracht werden. I co więcej, szybko. Da gab's nur ein Gewand. Jedna tylko była szata taka najlepsza. Da steht nämlich das Gewand. I tutaj jest napisane z rodzajnikiem określonym w niemieckim języku. Tę szatę. Ojciec od razu wie, którą ma na myśli i on też, ten sługa. Da gab's nicht sechs Kleider? Nie, nie chodziło o sześć różnych, które on miał sobie tam wybrać. Da gab's ein Kleid. Jedno. Und dieses eine Kleid war das, wovon wir in Zacharia 3 gelesen haben. I ta jedna szata była tą, o której czytaliśmy w Zachariasza 3 rozdziale. Dieses beste Kleid wurde dem Sohn gegeben. To była najlepsza szata, czyściusieńka, która została dana synowi. Das ist diese Würde, mit der wir bekleidet sind in dem Herrn Jesus Christus. To jest ta godność, jaką zostaliśmy przyodziani na nowo w Panu Jezusie Chrystusie, jeżeli się nawróciliśmy. Wenn ein Sünder zum Glauben kommt, gdy, jeżeli grzesznik przyszedł do wiary, dann wird er errettet. To on zostaje zbawiony. Aber Gott möchte, dass er auch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Ale Bóg chce więcej, aby również ten grzesznik przyszedł do rozpoznania prawdy. Da ist etwas Herrliches aufbewahrt in diesem Haus. Dlatego, że coś w tym domu już jest dla niego pięknego przygotowane. In der Gegenwart des Herrn Jesus ist Reichtum vorhanden. W obecności Pana Jezusa jest obfitość bogactwa. Und da ist nicht nur dieses Gewand ein Ausdruck der äußeren Würde, die wir in dem Herrn Jesus haben. I tam jest nie tylko szata jako wyraz tej zewnętrznej godności, jaką nam podarował Bóg. Es wird ihm angezogen. Ona nie tylko, że zostaje na niego włożona, ubrany zostanie nią. Und er kriegt noch, wie es hier heißt, einen Ring an seiner Hand. Ale dostaje coś więcej. Pierścień na swój palec. Es gibt viele Auslegungen, was dieser Ring bedeutet. Wiele jest różnych wykładów na ten temat, co znaczy ten pierścień. Ich möchte euch nur zeigen, dass Josef, als er vom Pharao erhöht wurde, tylko chciałbym wskazać jedno miejsce w Słowie Bożym, jak Józef kiedyś w Egipcie został wywyższony przez Faraona na to najwyższe stanowisko, dann wurde in diese Königswürde als zweiter im Lande Ägyptens hineingenommen. To jemu zostało jemu została podana czy podarowana godność tego rządzącego jako drugi w tym królestwie. Er kriegte diesen Ring des Pharaos. I on wtedy otrzymał jako potwierdzenie tej godności pierścień od faraona. In die höchste Stellung. Na najwyższe stanowisko wprowadzone. Das ist das, was uns hier dem Sohn übergeben wird. To jest to, co tutaj temu synowi jest przedstawione. Na najwyższe możliwe stanowisko zostaje wyższe. Das ist genauso wie bei Mordokai. To jest tak samo jak z Mordochajem w Księdze 4. Als er von Ahasferos in diese Stellung hineinberufen wurde. Jak został powołany na to potężne stanowisko przez Ahasferosza. Sind wir uns bewusst, in welche eine Stellung wir hineingesetzt sind? Czy mamy świadomość tego, na jaką pozycję ojciec nas podniósł? Nicht nur Tagelöhner, sondern Söhne Gottes. Nie najemnik, lecz Syn Boży. Und dieses Bild ist so herrlich, weil es dieser eine Sohn ist, der in diese eine Stellung hineinkommt. Ten obraz jest tym piękniejszy, że mowa jest tu jakby o jednym synu, który miał to wspaniałe stanowisko. Und was kriegt er noch? Co jeszcze otrzymuje? Er kriegt Sandalen an die Füße. On otrzymuje jeszcze sandały na swoje boce nogi. Der sollte nicht draußen herumlaufen und arbeiten. Nie, on nie ma biegać tak jak inni najemnicy po prostu boso. Er war kein Tagelöhner. Nie był już najemnikiem. Die Knechte, nie był najemnikiem. Die Knechte, die hatten keine Sandalen. Słudzy
oni nie mieli sandałów. Aber der Sohn war in der Stellung, um Sandalen zu haben. Ale syn miał wysokie stanowisko i nosił sandały. Und dann gibt der Vater noch den Auftrag. I wtedy ojciec daje jeszcze jedno zlecenie. Bringt das gemästete Kalb. Przynieście tuczne ciele. Da gab's ein Kalb. Jedno ciele. Das gemästete Kalb. Jedno tuczne, utuczone specjalnie. Und das sollte vorbereitet werden. I to dokładnie miało być przyrządzone na tę uroczystość. Das ist Priesterarbeit. To jest praca kapłańska. Das ist ein Bild von dem, was der Herr Jesus gewesen ist. To jest obraz tego, czym Pan Jezus się stał. Das war dieses Friedensopfer, das zubereitet wurde. To jest ta ofiara pokoju, która została przyrządzona, aby ją złożyć. Es sollte geschlachtet werden und gemeinsam gegessen werden. Miała zostać zarżnięta ta ofiara i razem mieli z niej jeść. Ojciec i syn. Gemeinsam mit dem Vater und untereinander. Razem z ojcem i pomiędzy sobą. So tief geht dieses Bild, was der Herr Jesus hier malt. Tak głęboko idzie ten obraz, który Pan Jezus tutaj przedstawia, mając to na myśli. Und es soll eine Freude da sein. Chodziło o to, aby głęboka radość tego pokoju zagościła w tym miejscu. Das ist geistliche Freude. To jest duchowa radość. In diesem Haus. Duchowa radość w tym domu. Und wenn wir das noch von Vers 25 hinzunehmen. Jeżeli jeszcze z 25 wiersza do tego przeczytamy. Da war Gesang und Reim, Musik und Reim. Tam była były śpiew, muzyka i tańce. In diesem Haus war Lobgesang. Tam podniosła się pieśń chwały. Ich hoffe, wir erkennen, was das bedeutet. Mam nadzieję, że rozumiemy, o co tu chodzi. Da wurde sich versammelt um dieses gemästete Kalb. Tam po prostu wszyscy się zebrali wokół tego tucznego cielęcia przygotowanego jako ta potrawa społeczności. Und man hatte innere Freude in der Gemeinschaft dieses gemästete Kalb zu genießen. I radowano się, jedząc z tego cielęcia w obecności Ojca. Und der Herr Jesus setzt dann dahinter in Vers 24 dieses Wort. I Pan Jezus dodaje w 24 wierszu jeszcze to słowo. Denn dieser mein Sohn war tot. Ten syn mój był umarły. Dieser eine Sohn war tot. Ten jeden syn był umarły. Sind wir uns bewusst, dass wir eigentlich alle tot in unseren Übertretungen und Sünden waren? Czy uświadamiamy sobie to, że byliśmy w naszych upadkach i grzechach we władzy śmierci umarłymi? Wenn wir uns dessen bewusst sind, dann lass uns dem Herrn glücklich sein. Jeżeli uświadamiamy sobie to, to jesteśmy bardzo szczęśliwi w Panu teraz. Denn wir gehören zu diesen Zöllnern und Sündern, die da saßen. Bo należymy do tych celników i grzeszników, dla których jeszcze świeciła nadzieja tam i tam się ziemi. Von dem wir in Vers 2 gelesen hatten. O których czytaliśmy w wierszu drugim. Dieser nimmt Sünder auf. Pan Jezus tam jest przedstawiony jako ten, który przyjmuje grzeszników. Und isst mit ihm. I jako ten, który z nimi jada. Ich weiß noch, wie einmal wir an einem Sonntagmorgen diesen Vers nur gelesen haben. Du weißt? Ich weiß das, ja. Das war so. Ja, das war so. Raz było tak, że tylko ten jeden wiersz przeczytaliśmy w jedną niedzielę, że Pan Jezus jada z tymi grzesznikami i celnikami. Das ist das, was wir sonntags morgens ausdrücken dürfen. To jest to, co rzeczywiście możemy wyrażać w niedzielny poranek w społeczności z Panem. Als aufgenommene Zöllner und Sünder mit dem Herrn Jesus in Gemeinschaft zu essen. Jako niegdyś przyjęci grzesznicy i celnicy przez Pana. Das ist aller Grund, fröhlich zu sein. To jest z całą pewnością wielki powód do tego, aby się radować. Und jetzt kommt dieser zweite Teil des dritten Gleichnisses hier. I teraz przychodzi, pojawia się, zaczyna się druga część tego trzeciego podobieństwa w tym rozdziale. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten waren sehr intelligente Leute. Faryzeusze i uczeni w piśmie byli bardzo inteligentnymi ludźmi. Die wussten sofort, dass sie gemeint waren. Oni dokładnie wiedzieli od razu, że ich Pan ma na myśli. Die hatten sofort das Ohr ganz weit auf. Oni natychmiast bardzo
można powiedzieć, nastawili swój słuch, aby dobrze się przysłuchać, co on mówi. Wo war der ältere Sohn? Gdzie był ten starszy syn? Ist uns das schon mal aufgefallen? Czy już sobie to uświadomiliśmy, gdzie on przebywał? War der schon mal im Haus, der ältere Sohn? Czy on był w domu, ten starszy syn? Der Herr Jesus formuliert das so, dass er auf dem Feld war. Nie, Pan Jezus przedstawia jego obecność gdzie indziej. Był na polu. So beschreibt der Herr Jesus das Bild. Tak Pan Jezus przedstawia ten obraz. Der war noch nie im Haus. On nigdy jeszcze nie był w domu. Der war auf dem gleichen Feld wie der andere Sohn. On był na tym samym polu, jak i poprzednio ten inny syn. Der eine hat Schweine gehütet auf dem Feld. Ten inny, on niegdyś na polu pasł świnie. Und dieser war auf einem anderen Feld. A ten był na innym polu. Sie waren beide nicht bei dem Vater. Ale obaj oni, jeden i drugi, nie byli w domu ojca. Sie waren nicht im Haus. Nie przebywali w tym domu. Er selbst musste kommen. To znaczy, że i on musiał przyjść. Es steht hier so, als er kam und sich dem Haus näherte. I co więcej, jest nawet napisane, że gdy przyszedł z pola, i zbliżył się do domu. Mal einmal gucken. A tak przyjrzeć się trochę. Ist er überhaupt richtig drin gewesen im Haus? Czy on był w środku, w tym domu? Er konnte nur die Musik hören. Nie. Czytamy tylko, że dochodziły do niego dźwięki muzyki. Er war nicht drin. Nie, nie był sam obecny wewnątrz. Das ist ein Bild von diesen Pharisäern und von diesen Schriftgelehrten. To jest obraz właśnie stanowiska tych faryzeuszy i uczonych w piśmie. Der Herr Jesus war da und sie haben diese Worte nicht aufgenommen. Pan Jezus był tam obecny, a jednak jego dźwięcznych słów oni nie przyjmowali. Es waren einzelne da, wie Nikodemus. Ale na szczęście byli niektórzy, pojedynczy, tacy jak Nikodem. Ach, das erfreut uns so sehr. Och, jakżeż to nas raduje, że i tu się znaleźli nawróceni ludzie. Aber trotzdem ist der Fingerzeig die ernste Ermahnung an uns alle gerichtet. Ale widzimy wyraźnie, że palec Boży tutaj jest bardzo poważny napomnieniem zwraca się przeciwko nam wszystkim. Jetzt kommt er an das Haus hinein, herein. A więc on zbliża się do domu. Und jetzt achten wir drauf, was hier steht, was er genau macht. I zwróćmy dokładnie uwagę na to, co on tutaj robi. Er ruft einen der Knechte. On woła jednego ze sług. Vielleicht bist du einer von diesen Knechten. Może ty jesteś jednym z tych sług, którego ten właśnie syn woła. Der von diesem Sohn gerufen wird und... Komm mal her. Chodź, powiedz, co tam się dzieje. Und er erkundigte sich, was das wohl wäre. I ten właśnie syn u tego sługi dowiadywał się, co to wszystko ma znaczyć, co to jest. Vielleicht hast du die Aufgabe, aus dem Haus heraus mal einem anderen zu sagen, was im Haus passiert. Może ty jesteś tym, który ma to zadanie dokładnie od Pana, aby komuś powiedzieć, co w tym domu się dzieje. Ich glaube, wir verstehen uns, was das bedeutet. Mam nadzieję, że my się rozumiemy dobrze, co to oznacza. Wir sollen berichten, was im Haus passiert, in der Versammlung passiert. My mamy być tymi, którzy roznoszą tą wieść dobrą o tym domu, o tym, co tam się dzieje, jaka tam jest radość. Jetzt gibt der Herr Jesus wieder Lehre für uns als Knechte. Pan Jezus tu, na tym miejscu, w pewnym sensie, krótko zwraca się do nas sług, aby nas nauczyć. Wovon erzählen wir, wenn wir von dem Haus Gottes erzählen sollen? O czym opowiadamy, jeżeli mamy opowiadać o Domu Bożym? Vers 27 erklärt das. 27 wiersz pokazuje, co powinno być treścią naszych opowieści. Dein Bruder ist gekommen. Twój brat przyszedł. Da ist einer ins Haus hineingekommen. Przyszedł ktoś do domu. Und was ist das Wichtigste, wovon er erzählt? I co jest najważniejsze z tego, co opowiada? Dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet. Twój ojciec kazał zabić tuczne ciele. Es wird berichtet, dass dieses gemästete Kalb geschlachtet ist. Jest to opowiadane, że tam to tuczne ciele zostało zabite. Der hat nicht von der Kleidung gesprochen. Ten sługa nie mówił ani o tej szacie. Nicht von dem Ring. Ani o pierścieniu. Nicht von den Sandalen. Ani o sandałach. Er hat von dem gemästeten Kalb gesprochen. Ale mówi o tucznym ciele, które zostało zabite. Von dem Herrn Jesus selbst. O samym Panu Jezusie. Das ist der Gegenstand des Hauses. To jest ten prawdziwy przedmiot radości tego domu. Dass der Herr Jesus gestorben ist und wir gemeinsam vor dem Herrn Jesus uns nähern. Że Pan Jezus umarł,
i z niego możemy się radośnie karmić na tym miejscu. Vielleicht dürfen wir das mitnehmen heute. Może jest tam tą myślą, która powinna być dzisiaj wzięta przez nas. Lass uns von dem Herrn Jesus berichten. Opowiadajmy o Panu Jezusie. Was er getan hat. O tym, co on uczynił. Wer er selbst ist. Kim on jest sam. Nicht was wir bekommen haben. Nie o tym, co otrzymaliśmy od niego. Sondern wer er selbst ist. Lecz o tym, kim on jest dla nas sam. Und dann lesen wir dahinter, weil er ihn gesund erhalten hat. I dalej jest pewne uzasadnienie, dlatego, że go zdrowym odzyskał. Das ist so ähnlich, ich erinnere mich daran, als Jakob endlich seinen Sohn Josef wiedersehen durfte. To mnie trochę przypomina tą scenę, gdy Jakub mógł naraz w końcu odzyskać Józefa, o którym myślał już dawno. Als er dort zurückkommt in das Land Ägypten und sieht seinen Sohn Josef. Gdy Jakub wstąpił w końcu do Egiptu i tam spotyka tego umiłowanego Józefa. Da wird er zur Anbetung geleitet. Po prostu to jego serce prowadzi jedynie ku uwielbieniu Boga. Hast du Freude daran, das zu berichten? Czy masz radość w tym, aby to wieść nieść? Dann sei nicht enttäuscht, wenn auf der anderen Seite Hass dir entgegenschlägt. Nie bądź rozczarowany, gdy, jeżeli ty będziesz o tym radośnie donosił, to z drugiej strony będzie to odebrane z nienawiścią. Als der Abel sein Opfer brachte von deinem Vieh. Gdy Abel złożył tą ofiarę ze swojej trzody. Und Kain von der Frucht der Erde. A Kain z tego plonu ziemi. Dann stieg das der Wohlgeruch des Opfers von Abel auf zu dem Herrn. To ta woń przyjemna ofiary Abla, ona wzniosła się do Boga. Und was war im Herzen von Kain? Co to spowodowało w sercu Kaina? Tiefster Hass. Najgłębszą nienawiść. Das entsteht hier bei dem älteren Sohn. Tak dokładnie się dzieje tutaj w sercu tego starszego syna. Er wusste überhaupt nicht, was im Haus des Vaters war. On w ogóle nie wiedział o tym, co tam się dzieje w tym domu ojca. Was muss das ein Herzstich gewesen sein von diesen Pharisäern und Schriftgelehrten? Jakżeż musiało to zakłuć w sercu tych faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy dokładnie tak myśleli. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. I dlatego jest napisane, on rozgniewał się i nie chciał wejść. Er wollte nicht. Nie, nie mógł. On nie chciał wejść. Lass dich nicht entmutigen, wenn welche weggehen. Nie bądź rozczarowany, gdy są tacy, którzy nie chcą wejść i którzy odchodzą. Aber die kommen, die haben riesige Freude. Ale ci, którzy wchodzą, ci mają głęboką radość. Wenn wir einmal sehen, dass wir gar nichts haben, dass wir tot sind in unseren Übertretungen und Sünden. Jak zauważamy, że jesteśmy martwymi, że nie mamy nic i jesteśmy martwi w naszych upadkach i grzechach, dann erleben wir die Freude im Haus des Vaters. To wtedy możemy wejść i przeżywać radość w domu Ojca. Es ist interessant, wie jetzt der Herr Jesus das Bild weitermalt. Jest to bardzo interesującą rzeczą, w jaki sposób Pan Jezus dalej kształtuje ten obraz. Der Vater tritt wieder auf. Bo tu jest pokazany znowu ojciec, który wychodzi. Sein Vater aber ging hinaus. Jego ojciec wyszedł. Der Vater sucht das Verlorene. Dlatego, że ojciec nie godzi się tak po prostu z odejściem. On szuka tego zgubionego. Ist das nicht herrlich bemalt? Czyż to nie jest pięknie przedstawione? Dieses Herz des Vaters geht aus zu einem jeden. To serce ojcowskie, ono wychodzi do każdego. Es gibt nicht auf, seine Liebe auszugießen. Nie może zaniechać tego wylewania miłości wobec każdego syna. Was muss das gewesen sein, als dieser Ältere da draußen steht? Cóż to musiało być dla niego, gdy widział ten starszy stoi tkwiąc na zewnątrz. In dem Haus findet dieses Fest statt. W domu w tym czasie odbywa się wielka uroczystość. Und auf einmal tritt der Vater hinaus und begegnet diesem Ältesten. Z tej uroczystości wychodzi ojciec i po to, aby się spotkać z tym starszym synem. Vielleicht legt er heute die Hand nochmal auf dein Herz. Być może ojciec w ten sposób kładzie swoją dłoń na twoim sercu dokładnie. Komm in das Haus hinein. Po to, abyś usłyszał, wejdź, wejdź do domu ojca. Bitte komm. Proszę wejdź. Dieser ältere Sohn antwortet. Ten syn starszy odpowiada.
Und er öffnet mit diesem Antwort sein Herz. I tą odpowiedzią wylewa to, co jest w jego zgorzkniałym sercu. Da steht, siehe, so viele Jahre diene ich dir. On mówi, oto tyle lat służę ci. Wisst ihr, was das für ein Ausdruck ist? Wiesz, co to za wyrażenie? Dieses dienen meint als Sklave dienen. To służę nie jest służba z miłości, tylko niewolnicza służba. Er war doch Sohn. A przecież był synem. Er war bevorrechtigt. Był tym, który był uprzywilejowany. Aber er diente als Sklave. Ale służył tak, jak służy niewolnik zmuszony. So war das Volk Israel damals. Takim usposobieniem charakteryzował się lud izraelski wtedy. Sie dienten Gott durch das Gesetz als Sklave. Służyli Bogu przez zmuszeni zakonem, ale tylko jako niewolnicy. Sie kannten nicht die Gnade. Nie znali łaski poddania się jej. So viele Jahre dienen als Sklave. Tyle lat służyli, jak niewolnicy służą. Und dann merkt man, wie verblendet dieser Mann ist. I tu w tym miejscu można rozpoznać, jak zaślepiony był ten człowiek. Niemals habe ich ein Gebot übertreten. Nigdy nie przestąpiłem jednego rozkazu twego. Er kannte sein Herz nicht. Nie znał swojego serca. Wie traurig. Jakże smutne. Mir hast du niemals ein Böcklein gegeben. Nigdy nie dałeś mi nawet kozlęcia. Er hat gar nicht das gemästete Kalb gesehen. On w ogóle nie widział, że w tym domu jest przygotowane tuczne ciele. Er wollte nur dieses Böcklein haben. On się zadowalał tym kozlęciem. Wie viele Menschen wollen heute nur so einen letzten Platz im Himmel haben? Jak wielu ludzi jest takich, którzy w takiej fałszywej skromności mówią, mi to starczy, to ostatnie miejsce w niebie. Es geht nicht darum, im Himmel ganz hinten zu sitzen. Ale Bogu nie chodzi o to, aby chcieć siedzieć gdzieś tam w ostatnim rzędzie w niebie. Der Plan ist viel größer. Plan jest o wiele większy. Du sollst dieser Sohn sein, bekleidet mit dem Feierkleid. Ty masz być synem, przyodzianym w piękną szatę. Du sollst den Ring genießen. Ty miałeś się cieszyć pierścieniem, jaki jest na twojej dłoni. Du sollst die Sandalen anhaben, als Sohn. Ty masz mieć na stopach swoich sandały, tak jak nosić się, jak syn się nosi. Ja, dieser Ältere wollte eine Feier haben mit, so steht das hier, mit seinen Freunden. Ale ten starszy syn, on chciał mieć gdzie indziej społeczność, ze swoimi przyjaciółmi. Willst du auch noch mit deinen Freunden zusammen sein? Chcesz być jeszcze ze swoimi starymi przyjaciółmi? Das ist manchmal schlimm. To jest często rzecz, która do złego prowadzi, czy jest zła po prostu. Das tut schon mal weh. To jest rzecz, która boli nawet w sercu. Komm zu dem Vater. Przyjdź do ojca. Komm in das Haus. Wejdź do domu. Komm doch bitte. Proszę wejdź. Wir freuen uns alle. My wszyscy się radujemy tym. Um dieses gemästete Kalb zu essen. Aby jeść z tego tucznego cielęcia. Um diese Freude zu genießen. Aby mieć społeczność tej radości. Es ist geistliche Freude. To jest duchowa radość. Und das ist das, was wir genießen dürfen. To jest to, co możemy, czym się możemy rozkoszować w tym miejscu. Nicht nur auf dieser Erde. Nie tylko na tej ziemi. Sondern in alle Ewigkeit. Ale aż po całą wieczność. Wir haben das heute im letzten Gebet heute Morgen gesagt. To dzisiaj w ostatniej modlitwie zostało wyrażone, dass wir einmal im Vaterhaus dieses für ewig sehen dürfen. Że będziemy w domu Ojca i będziemy na wieczność widzieć Pana. Der Herr Jesus kommt wieder. Pan Jezus przyjdzie. Wie können diese Gemeinschaft auf dieser Erde dieses Brot brechen nur tun, solange wir auf Erden sind? I to wyrażanie społeczności, jaką wyrażamy łamiąc chleb, może się dokonywać tylko tak długo, jak jesteśmy na tej ziemi. Komm doch bitte. Proszę, przyjdź. Wir freuen uns alle. My się wszyscy radujemy tym. Sei nicht wie dieser Sohn. Nie bądź jak ten starszy syn. Er bezeichnet sogar seinen Bruder nicht mehr als Bruder. On nawet swojego brata nie nazywa tutaj bratem swoim. Tak jego serce stało się obce tym rzeczom. Sondern er sagt zu ihm in Vers 30. Lecz mówi do ojca w wierszu 30. Zu dem Vater sagt er, dein Sohn. Mówi jedynie z wyrzutem, syn twój. So ein Hass ist da entfaltet. Taka nienawiść jest w jego sercu, która zrywa te więzi braterskie. Und er behauptet, dass er die Habe mit Huren verprasst hat. I mówi, to on mówi,
On twoją majętność z nierządnicami roztrwonił, oskarżając. Woher wollte er das denn wissen? Skąd on to wiedział? Lass uns nicht über andere urteilen. Nie oskarżajmy innych. Lass uns selbst in uns hineinschauen und handeln. Wejrzyjmy raczej we własne serce i działajmy stosownie do tego. Und hier steht es, er aber sprach zu ihm, in Vers 31. Ale w wierszu 31 jest napisane: Kind, du bist alle Zeit bei mir und all das meine ist dein. Dziecię właściwie, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Das sagt der Vater zu dem Sohn. To mówi ojciec do syna. Es steht hier nicht, dass er im Haus wäre. Nie jest napisane, że ten syn był w domu. Sondern, dass er bei ihm wäre. Że był za nim. Die Pharisäer wussten genau, dass es um sie ging. Faryzeusze dokładnie wiedzieli, chodzi o nich. Der Herr Jesus war bei ihnen. Pan Jezus był z nimi. Es war dieses Kind des Sohn des Vaters. To było dziecko tego ojca. Aber sie kannten dieses Teil noch nicht mit dem Herrn Jesus. Ale nie poznali tego działu z Panem Jezusem. Und der Herr Jesus spricht diese Worte an diese Schriftgelehrten und Pharisäer. Pan Jezus mówi te słowa do tych uczonych w piśmie i faryzeuszy. Wie ein Appell an dein Herz. Jako apel do twojego serca. Man musste doch fröhlich sein und sich freuen. Należy się przecież radować. Tego, to się należy. Und jetzt drückt er das so aus, denn dieser dein Bruder war tot. I ojciec wraca do tej relacji, jaka powinna być świadoma w sercu niego, mówi: ten brat twój, und ist umarły. Und ist lebendig geworden. A ożył. Und verloren und ist gefunden. Zaginął, a odnalazł się. Plötzlich schweigt der Herr Jesus. Naraz Pan Jezus kończy tutaj tę wypowiedź i milczy. Wir haben den Eindruck, die Herzen der Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben geblutet. My mamy takie poczucie wyraźnie z tego, że krwawiły serca. Die wussten, genau, wovon der Herr Jesus sprach. Oni dokładnie wiedzieli, o czym Pan Jezus mówi. Ich habe den Eindruck, wir wissen auch genau, wovon dieser Abschnitt hier spricht. Ja też mam takie odczucie, że dokładnie wiemy, o czym mówi. Darf uns das nicht Freude bereiten, für den Herrn Jesus als Knechte, als Diener zu wirken? Dass wir als Knechte für den Herrn Jesus tätig sein dürfen. Czyż to nie ma stać się powodem radości, abyśmy byli jako już słudzy, serdecznie oddani słudzy Panu Jezusowi, czynni w Jego dziele? Und diesem liebevollen Appell des Herrn Jesus zu folgen. Aby podążać za tym pełen, przepełnionym miłością apelem Pana Jezusa. In dieses Haus hineinzukommen. Aby wejść do tego domu, do domu radości. Und wahre Freude zu haben. Aby mieć prawdziwą radość. Möge der Herr sein Wort segnen. Niech Pan pobłogosławi swoje słowo. Można 5 minut jeszcze?